Jakiś czas temu stworzyłem filmik o książce Jak mniej myśleć. Było o ludziach nadwydajnych mentalnie, o tym, że są trochę dziwni, że za dużo myślą i o tym, że ci, powiedzmy, normalni mają ich za wariatów. Książka doczekała się kontynuacji, w której autorka przedstawia porady dla nadwydajnych, jak mają lepiej myśleć, aby nie zwariować. Jeśli nie wiesz, kim są nadwydajni, to najpierw zobacz mój poprzedni filmik o pierwszej książce. W opisie znajdziesz link. Natomiast w tym filmie opowiem o jej kontynuacji. Jak zapewne wiesz, nadwydajny jest jak chodzący radar. Wszystko widzi, wszystko słyszy, wyczuwa najmniejsze zapachy i smaki. Tak bardzo rozwinięty układ zmysłowy może być dla niego źródłem stresu i zmęczenia. Autorka przekonuje, że nadwydajnym puszczają nerwy właśnie z przeciążenia zmysłów. Każdy zmysłowy bodziec może zamienić się w mikroagresję. Człowiek normalnie myślący może zupełnie szczerze doradzać, aby zwyczajnie nie słuchać uderzeń młota, którego dźwięk dobiega z ulicy. Jego mózg automatycznie odróżnia bodźce istotne od tych, które nie mają dla niego znaczenia. Ale nadwydajny tak nie potrafi, a to oznacza, że jeśli świadomie nie ograniczy ilości bodźców, które go osaczają, to będzie musiał je znosić i denerwować się. Jeśli jesteś przewrażliwiony na jakieś kolory, to świadomie projektuj swoje otoczenie, w domu czy w miejscu pracy. Może jakiś detal z otoczenia stale przykuwa twoją uwagę i cię rozprasza. Może da się go usunąć raz na zawsze. Może oślepia cię światło i nigdy nie jesteś na to przygotowany. Może da się wytłumić hałas, który nie daje ci spokoju. Na pewno dobrze wiesz, które z twoich zmysłów są niezwykle wyczulone i jakie bodźce cię denerwują. Autorka podała w książce znacznie więcej na temat ochrony układu zmysłowego. Kolejna rzecz. Nadwydajny jest bardzo emocjonalny i czuje, że rani go wiele rzeczy, zarówno osobistych, jak i tych, które dzieją się na świecie. Tyle spraw leży mu na sercu, tyle rzeczy go oburza czy rozczula. Jakieś złe słowo, drobna krytyczna uwaga, niekiedy w ogóle źle zinterpretowane i już nadwydajny przeżywa dramat. Tutaj autorka podaje dwie rady. Pierwsza to unikanie wahadeł, czyli pewnych skupisk jednostek, np. partii politycznych, stowarzyszeń, klubów miłośników czegoś tam i tym podobnych inicjatyw. Każde takie wahadło ma dwa cele. Przyciągnąć jak najwięcej osobników i karmić się ich energią. Energia może być pozytywna lub negatywna, wszystko jedno. Nieważne, czy opowiadasz się za czy przeciw, poświęcasz temu wahadłu czas i energię. Dla niego najważniejsze jest, aby jak najwięcej ludzi o nim mówiło i angażowało się. Natomiast obojętność tłumu oznacza dla wahadła śmierć. Wahadło żyje wszelkimi sporami, sukcesami, porażkami, intrygami. Od tego rośnie. Jako osoba niestabilna emocjonalnie, jesteś pożądanym nabytkiem dla wahadeł. Jak byk, szarżujesz na każdą czerwoną płachtę, którą wahadło podsunie ci pod nos. Nie pozwalaj wahadłom karmić się twoją energią, dlatego świadomie je wybieraj. Nie możesz działać na każdym froncie. Druga porada autorki na nadwrażliwość i przeżywanie dramatów to nie przypisywanie zbyt wielkiej mocy wypowiadanym słowom. Słowo to nie to samo, co rzecz, którą nazywa. Słowo pies ani nie gryzie, ani też nie jest najlepszym przyjacielem człowieka. To tylko słowo. Jest jak naklejka na pudełku ze zgromadzonymi doświadczeniami danej osoby. Dla kogoś słowo pies oznacza kochanego pupila, a dla kogoś innego oznacza niebezpieczeństwo. Ta sama naklejka, te same słowo, ale zawartość pudełek, czyli doświadczeń, może być zupełnie inna. I tak jest z każdym słowem. A zatem, nadwydajny, co dla ciebie oznaczają takie słowa jak na przykład szacunek albo lojalność? Każdy rozumie je inaczej, bo każdy ma inne doświadczenia. Jako nadwydajny nadajesz zbyt duże znaczenie każdemu słowu. Twoje pudełka wypełnione są po brzegi różnymi rzeczami, czyli definicjami danych słów. Ludzie normalnie myślący nie przyglądają się tak uważnie nalepkom na pudełkach, dlatego wypowiadane przez nich słowa i całe wypowiedzi mogą zwyczajnie nie mieć wielkiego znaczenia. Pusty język albo drętwa gadka, która o niczym wielkim nie informuje. Jako nadwydajny, dla lepszego myślenia, zastanów się, czy słyszane zdania nie są przez ciebie wyolbrzymiane, rozumiane zbyt dosłownie, albo wręcz pozbawione treści. W ten sposób zneutralizujesz ich zły wpływ na ciebie. Nadwydajny. Jak już wiesz, normalnie myślący mogą mieć cię za wariata. Sam to wyczuwasz. Autorka książki przekonuje, że to ty powinieneś postarać się zrozumieć ich sposób myślenia, a nie na odwrót.
Dla nich wcale nie jest priorytetem zrozumienie sposobu myślenia nadwydajnych. Nawet nie dlatego, że nie chcą, choć tacy, co mają to gdzieś, oczywiście istnieją, ale też dlatego, że nie są do tego zdolni. Oni uważają, że świat należy przyjmować takim, jaki jest i że to jednostka ma się dostosować do społeczeństwa, a nie odwrotnie. Jeśli ktoś jest nadwydajny, czyli w ich mniemaniu przewrażliwiony, paranoik czy zbyt emocjonalny, to okej, zauważają jego istnienie i wrzucają do pudełka z naklejką zauważalna mniejszość. A zgodnie z ich myśleniem, mniejszość dostosowuje się do większości. Nikt nie będzie wywracał świata do góry nogami z powodu garstki nadwydajnych osób. Dlatego, aby poprawić stosunki z nimi, trzeba im przyznać prawo do pozostawania sobą i przyjmować ich z dobrodziejstwem inwentarza. Na przykład w relacjach międzyludzkich nadwydajni często naruszają podstawową i żelazną zasadę, aby dać drugiemu człowiekowi zachować twarz. Wyjaśnię to tak. Któregoś dnia nadwydajny zajada się dżemem ze słoika, który jest wspólnym dla wielu osób, na przykład w pracy. Niestety nadwydajny nie korzysta z łyżeczki czy noża, tylko wkłada swoje paluchy, oblizuje je i znowu wkłada i zajada. Zostaje na tym przyłapany i wtedy z podniesionym czołem mówi, że zrobił źle, że zasługuje na karę i naprawi swój błąd. Koniec. Ale jeśli na czymś takim zostanie przyłapana osoba normalnie myśląca, to nie przyzna się, uda zdziwienie i spróbuje zachować twarz. Wymyśli guzik wartą wymówkę, że nie widziała słoika, a teraz już wie, dlaczego ma lepkie palce, albo coś innego, też zupełnie bezsensownego. Dla wszystkich normalnie myślących sprawa się kończy. Wszyscy wiedzą, że osoba zaliczyła wpadkę, ale pozwolą jej zachować twarz. Sam wstyd jest karą i to wystarczy. Ale nadwydajny nie wyobraża sobie, że ktoś przyłapany na gorącym uczynku wypiera się własnego błędu, przyciska nieboraka do muru i zmusza do przyznania się do winy. Wtedy osoba normalnie myśląca ma żal do nadwydajnego, czuje coś, jakby nadwydajny publicznie ją obnażył. Inni normalnie myślący też uważają, że nadwydajny przesadza, bo dokonał czyjejś publicznej egzekucji. To tylko jeden z wielu przykładów relacji międzyludzkich zachodzących między nadwydajnymi a normalnie myślącymi. Jedni i drudzy myślą inaczej, a autorka przekonuje, że właśnie dla twojego własnego dobra nadwydajny powinieneś poznać sposób myślenia otaczających cię osób. O ile pierwsza książka, Jak mniej myśleć, głównie identyfikowała nadwydajnych i dała im poczucie przynależności do pewnej grupy osób, to druga książka, jej kontynuacja, czyli Jak lepiej myśleć, zawiera porady, co nadwydajny ma robić, a czego nie robić, aby nie zwariować. Poruszane są kwestie relacji z innymi ludźmi, kwestie ego, wiary w siebie, podejścia do pieniędzy, do związków, kariery itd. Linki do obu książek znajdują się w opisie pod tym filmem.